W dzisiejszym odcinku omówimy drugą część parametrów w zakładce Konfiguracja Podstawowa dotyczących sekcji opcje silnika i czujniki. Do okna Konfiguracja Podstawowa możesz przejść, klikając w zakładkę lub korzystając ze skrótu F7. W tym oknie znajdują się niezbędne i najważniejsze parametry potrzebne do prawidłowego ustawienia instalacji gazowej w aucie. Zaczynając od góry, znajdziesz sekcję opcje silnika. Opcja odcinanie dotrysków benzyny. Tylko dla sterowników wtrysku pośredniego używamy w silnikach, gdzie po wtrysku zasadniczym następują jeszcze krótkie wtryski paliwa zwane dotryskami. Jeśli silnik ma dotryski benzyny, a opcja ta jest niezaznaczona, czasy wtrysków benzyny są niestabilne i mają na przemian małe i duże wartości. Małe wartości około od 1 do 1,5 milisekundy oznaczają wówczas czas dotrysków. Należy wybrać długość dotrysków na poziomie nieco większym niż widoczne na odczytach. Od wersji oprogramowania NEVO Sky 5.0.2.0 dostępna jest dodatkowa informacja w postaci dwóch sygnalizatorów. Pierwszy z nich informuje, że zignorowano wtrysk, gdyż był on krótszy niż próg odcinania. Drugi informuje o prawdopodobnym wykryciu dotrysku większego niż próg odcinania. Sygnalizacje te pozwalają na precyzyjne określenie, na jakim poziomie należy ustawić progi odcinania dotrysku. Pamiętaj, w sterownikach pośredniego wtrysku na bocznym panelu odczytów sygnalizowane jest wykrycie dotrysków benzyny. Wtryskiwacze benzynowe sterowane plusem tylko dla sterowników wtrysku pośredniego. Niezbędne do uzyskania prawidłowych odczytów czasów wtrysku benzyny w autach, gdzie wtryskiwacze benzynowe sterowane są sygnałami o poziomie plus 12 V, aktywny sygnał dodatni, a nie masą. Turbo. Załącza dodatkową funkcjonalność dla silników z turbodoładowaniem, uwzględniając wartości nadciśnienia, ciśnienia doładowania. Dla wielu algorytmów sterownika gazowego. Mazda tylko sterownik wtrysku pośredniego. Opcja przewidziana dla silników zmieniających typ układu wtryskowego z sekwencyjnego na półsekwencyjny lub full group, co często ma miejsce w samochodach marki Mazda z przełomu roku 2000. Hemi Eco. Praca mimo braku sygnału ztryskiwacza benzynowego. Należy zaznaczyć tę opcję dla silników, które potrafią wyłączyć połowę swoich cylindrów w celu obniżenia zużycia benzyny. Na przykład silnik 5.7 Chemii wtrysk pośredni, Mazda Sky Active po 2018 roku wtrysk bezpośredni, czy grupa VAG 1.5 TSI TSI wtrysk bezpośredni. Valvetronic załącza dodatkową funkcjonalność dla silników typu Walvetronic bez podciśnienia, umożliwia pracę systemu bez podłączonego podciśnienia do reduktora, tylko silniki bez turbo. Start Stop. Opcja przewidziana do samochodów, które podczas postoju automatycznie wyłączają silnik i uruchamiają go niezwłocznie przy ruszeniu. Powoduje ona szybsze przełączenie na gaz po ponownym uruchomieniu silnika. Gdy ta opcja jest aktywna i wykryte zostanie zgaszenie silnika przez start Stop, to przełączenie na gaz po ponownym uruchomieniu zignoruje warunki obrotów i obciążenia. Sekcja czujniki umożliwia właściwy wybór czujników instalacji gazowej. Czujnik ciśnienia. Wybierz rodzaj zamontowanego czujnika ciśnienia, przycisk lubki pomoże Ci w określeniu właściwego czujnika zamontowanego w samochodzie. Pamiętaj, kolory obudowy sterownika i obudowy czujnika powinny się zgadzać. Dla sterowników w szarej obudowie sterowniki Diego, Nevo SkyJet, Max Direct stosuj szary czujnik, a dla systemów w czarnej obudowie rodzina Nevo i sterownik Nevo SkySan czarny czujnik temperatury. Wybór czujnika temperatury gazu z listy dostępnych. Pamiętaj, czujnik ciśnienia CCT6 posiada zintegrowany czujnik pomiaru temperatury gazu. O wartości 4,7 kOm. Czujnik temperatury reduktora. Wybór czujnika temperatury reduktora z listy dostępnych. Pamiętaj, w zestawie znajduje się czujnik reduktora 4,7 kOm. W przypadku łączenia ze sobą sterowników w układzie Master Slave używających jednego czujnika temperatury gazu lub reduktora, należy zmienić jego typ, gdyż takie połączenie wpływa na odczytaną temperaturę. Na przykład dla czujnika 4,7 kΩ podłączonego równolegle do dwóch sterowników należy w nich wybrać typ czujnika 10 kΩ. Po naciśnięciu przycisku Banki program otwiera okno Konfiguracja banków. Okno daje możliwość wprowadzenia dodatkowych korekt dla wybranych cylindrów, przypisania cylindrów do banków konieczne przy aktywacji adaptacji OSA w silnikach dwubankowych oraz przy stosowaniu map korekt na bank drugi oraz wprowadzenia korekty dla banku drugiego. Pamiętaj, jeśli wykorzystujesz mechanizm adaptacji OSA w silniku dwubankowym, pamiętaj o przypisaniu poszczególnych cylindrów do właściwych banków. Korekta dla banku drugiego stosowana jest dla wyrównania pracy banku w silnikach dwubankowych, które posiadają dwie sondy lambda przed katalizatorem. Należy wybrać wtryskiwacze, które należą do drugiego banku, oraz podać wartość korekty, o jaką zostaną zmienione wartości czasu wtrysku gazu dla wtryskiwaczy gazowych w drugim banku. Aby ustalić, do którego banku należy cylinder. Należy przełączyć system na gaz, zaznaczyć dowolny jeden cylinder, np. pierwszy, jako należący do banku drugiego i wprowadzić dowolną korektę dla banku drugiego, np. plus 3 milisekundy. Następnie należy sprawdzić, czy zmienia się korekta krótkoterminowa banku pierwszego czy drugiego. Jeśli zmieniła się korekta banku pierwszego, należy uznać, że wybrany cylinder należy do banku pierwszego. Jeśli natomiast zmieniła się korekta banku drugiego, należy uznać, że wybrany cylinder należy do banku drugiego. W ten sposób należy przetestować wszystkie cylindry. Alternatywnie do testu można wykorzystać rozłącznik cylindrów, tylko sterowniki z OBD. Jeżeli system wykryje ustawienia związane z przypisaniem cylindrów do banków, które wydają się być nieprawidłowe, to wyświetli stosowne ostrzeżenia na dole okna. Rozłącznik cylindrów pozwala całkowicie rozciąć wtryskiwacz benzynowy podczas pracy na benzynie. Należy go wykorzystać w celu sprawdzenia poprawności podłączenia sterownika gazowego do wtryskiwaczy benzynowych. Aby sprawdzić podłączenie za pomocą rozłącznika, wymagane jest połączenie z OBD oraz uruchomiony silnik. Po rozłączeniu odpowiedniego cylindra w OBD powinien zanotować się błąd. Od rozłączonego wtryskiwacza benzynowego. W ten sposób należy sprawdzić po kolei wszystkie cylindry, kasując poprzednie błędy OBD. Pamiętaj, dla tej operacji wymagana jest praca na benzynie. Dla systemów Direct bezwzględnie wymagane jest poprawne podłączenie kanału wtryskiwaczy benzynowych sterownika gazowego do odpowiednich cylindrów względem diagnostyki OBD. 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, W przypadku samochodów dwusystemowych wtrysk bezpośredni plus wtrysk pośredni konieczne może być wcześniejsze włączenie emulacji ECN zakładka emul oraz zaznaczenie opcji Wymuś emulację na benzynie, aby zmusić samochód do pracy na systemie bezpośrednim nabiegu jałowym na benzynie. Pamiętaj, w niektórych samochodach rozłącznik cylindrów może nie spowodować wystąpienia błędu OBD nawet po dłuższym czasie pracy z wyłączonym cylindrem, np. samochody z grupy Renault i Sandaccia. W takim przypadku należy sprawdzić podpięcie manualnie, rozłączając obwód wtryskiwaczy benzynowych, aby potwierdzić, można posłużyć się wypinaniem wtyczek cewek zapłonowych. W następnym odcinku opowiemy Ci o opcjach przełączenia na gaz oraz na benzynę w zakładce Konfiguracja Przełączanie. Jeśli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, zapraszamy do subskrypcji i włączenia powiadomień, abyś dostał informację o publikacji kolejnej części. Pozdrawiamy Zespół Akademii KME.